STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok. Generalnie mecz, który nie było takich czystych sytuacji za dużo, natomiast na pewno było duże zaangażowanie i wydaje mi się, że też niezłe tempo tego spotkania. Cieszę się, że kolejny mecz rozstrzygnęliśmy w końcówce. Dlatego myślę, że bramka, choćby dla niej, tutaj warto było przyjść. Dużo zdrowia drużyna się zostawiła i za to na pewno słowo uznania. Oczywiście kapitalna atmosfera przez cały mecz na stadionie. Tak jak mówiłem dzisiaj drużynie na wprawie, że jestem przekonany, że ten doping będzie niósł. Z tego miejsca w imieniu chłopaków chciałem podziękować kibicom. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Jest z nami trener drużyny gości, pan Roman Józef i Iza Kruk, która pomoże nam w tłumaczeniu konferencji. Czy wszyscy są gotowi? Chyba tak. Proszę o komentarz spotkania. Dziękuję. Dzień dobry. I congratulate Jagiellonia for a win. They showed that they're well organized and well led team by their coach and by the management, and I congratulate them for 3 points. Obviously, I'm sad because I think we at least deserved a point, even though the plan in the beginning was 3 points, and this is how we wanted to play. There's a lot of work ahead of us. There's a lot of work ahead of us. This is one big lesson for us, for me. The first sentence when I came to locker room in the halftime was, I've seen too many better teams losing the game in my life. And I don't want this to happen today. I've seen too many games when a better team lost a game at the end. This is exactly what happened at the end. We're gonna need, as I said, a lot of work, but I'm confident, especially with this game, even though we lost, there has been some good things that I'm happy with, some things that I'm obviously not happy with, but as I say, we have one goal, and this goal is to win the championship, and we're gonna make it. Trener w pierwszej kolejności pogratulował Jagiellonii zwycięstwa. Pokazali dobrze zorganizowaną drużynę, dobrze poprowadzoną przez ich trenera i tę kadrę zarządzającą. Spowodowało to, że ta drużyna zdobyła 3 punkty. Trener oczywiście jest smutny i zawiedziony, bo zasługiwaliśmy przynajmniej na 1 punkt. Oczywiście cel był taki, żeby zdobyć tutaj 3 punkty. Dużo pracy przed nami, jest to duża lekcja dla nas, dla trenera. Trener tutaj przywołał takie jedno zdanie, które powiedział w przerwie tego meczu, że widział drużyny, które były lepsze na boisku, a mimo to traciły bramkę w końcówce tego spotkania. Tego się bardzo obawiał i niestety tak się wydarzyło. Dużo pracy przed nami, natomiast trener jest pewny, że trener jest w tym momencie pewny siebie, powtarza, że cel jest jeden i pozostaje na tym sami, jest to Mistrzostwo Polski i ten cel zostanie zrealizowany. Było wiele dobrych momentów w dzisiejszym spotkaniu, z których może być zadowolony. Były jednak również te złe, nad nimi będziemy pracować, ale cel się nie zmienia. Prosimy o pytanie. Proszę, panie Piotrze. Ja rozumiem, że... Do mikrofonu. Ja rozumiem, że ławka Legii była osłabiona dzisiaj. Nie, tyle nie mógł skorzystać z wszystkich piłkarzy, ale było widać pewne rzeczy, że Legia nie radzi sobie w ofensywie. Skąd te późne zmiany? No bo jest Sebastian w 70. po tej minucie, a na pożegnanie. Kucha was, if you mean about Kucharczyk, Kucha was doing his tactical job quite well.
Maybe now, when you look at this way, yes, you can change a player a lot earlier, not that late. Maybe we should have done that way. But Kuha was feeling well, and he was doing his tactical job so far so good in the game, and that's why I decided to wait for the last 20 minutes and then to make an impact with a younger, faster player to score a goal. It didn't work. If it did work, it would be obviously a good hit. It didn't work. But as I say, this is how things sometimes go in a game, and it's hard to predict that. Trener powiedział, że Michał Kucharczyk wywiązał się bardzo dobrze ze swoich obowiązków związanych z taktyką na to spotkanie. Teraz być może moglibyśmy, patrząc na to spotkanie, zdecydować się na te zmiany wcześniej, ale Kuchy czuł się dobrze i tak jak tutaj trener powiedział, wywiązał się ze swoich obowiązków na boisku. Plan był taki, żeby właśnie w końcówce tego spotkania wpuścić szybkiego zawodnika, który będzie mieć duży wkład w grę i zdobędzie bramkę. Niestety nie było tak, jak sobie założyliśmy i być może popełniliśmy błąd, być może powinniśmy tych zmian dokonać wcześniej. STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok.